Cześć, cześć, z tej strony Irek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Poszukiwania Znajdziek. Moi drodzy, mamy ogarnięte trochę tu, trochę tu, trochę tu, a dzisiaj się zajmiemy, moi drodzy, tutaj. Witam, z opowieści moich kolegów kolekcjonerów dowiedziałem się, jakoby ów miejscowość kryła jakieś podejrzane skarby. Mowa tu... czekajcie, bo się myszka rusza. Mowa tu rzecz jasna o niezwykle starych, bo z XVIII wieku ręcznie robionych figurkach ptaków, a konkretniej szpaków. No, stąd nazwa chyba szpakowo, nie? Jestem w stanie zaoferować pokaźną sumę za każdą z nich, jeśli dostarczysz mi całą kolekcję składającą się z 10 figurek, co nieco dorzucę. Kłaniał się nisko kolekcjoner Bogusław, moi drodzy. Kolekcjoner Bogusław wyznaczył nam zadanie, a my standardowo przenosimy się, moi drodzy, na przystanek, żeby nie było. Zaczynamy z miejsca startowego, gdzie się wczytujemy na mapie, żeby każdy mógł mniej więcej ogarnąć. No i dobra, i pierwsze co, moi drodzy, pokażemy sobie mapę, gdzie te szpaki są. Proszę bardzo, tutaj macie mapę, jest 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tak? Jest dziesiąty, dobra. Tak wygląda, moi drodzy, mapa, jak sami zauważycie, jak sami już pewnie widzicie, ja stoję przy jednej z figurek szpaków, a mianowicie ta figurka znajduje się za przystankiem, ukryta sobie tutaj pięknie, ładnie, cudownie, amerykańsko. O, zobaczcie, jak to wygląda. Ta figurka znajduje się tu. I mamy 9 sztuk, no i pięknie, pięknie, ładnie i cudownie po amerykańsku. No i dobra, mamy to. Czyli jedna figurka załatwiona, lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej do miejscowości Szpakowo, mamy pół kilometra, więc ciśniemy sobie do miejscowości Szpakowo, żeby znaleźć kolejne figurki, kolejne rzeźbione szpaki. A, nie zobaczyłem, ile kasy za to dostałem, ale dobra, to zaraz zobaczymy. Moi drodzy, zaraz zobaczymy. Bo zaraz zobaczymy. Kolejna figurka, moi drodzy, znajduje się tutaj centralnie na wjeździe do naszej wioski. Wystarczy się odwrócić w stronę krzyży i na pieńku sobie stoi jeden szpaczek. I taki szpaczek, proszę państwa, daje nam 2000. 2000, moi drodzy, daje nam 2000. Ale to nie wszystko, bo kolejny szpaczek, moi drodzy, jest również, gdzie byliśmy tutaj w poprzednich odcinkach, czyli tu było kretowisko, tu był znaczek Rajota, znaczy żeton Rajota, a nasz szpaczek, moi drodzy, znajduje się tutaj, proszę państwa, w samym rogu, na werandzie, można by tak rzec. Proszę bardzo, no i dobra, dziękuję. To co, to lecimy dalej, tak? Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej przez wioskę. A mianowicie lecimy do Henriksa, moi drodzy. Do Henriksa, ewentualnie do sklepu, jak to woli. Jak to woli. Przechodzimy sobie przez drut serwis. Ciśniemy sobie, proszę państwa, tutaj do Henriksa. Również tutaj już dzisiaj byliśmy, prawda? Tam, znaczy dzisiaj, no, ja byłem dzisiaj, a wy nie wiem, kiedy tam byliście. W każdym razie tam był Riot, a nasz paczek, moi drodzy, jest tutaj. Proszę bardzo, stoi ładny, cudowny. A przy okazji, jak już znajdziecie szpaka, to równie dobrze możecie znaleźć puszkę z piwem. Ale tej puszki dzisiaj nie będziemy sobie brać, bo po co? My sobie weźmiemy po prostu tylko szpaka. Puszkę będziemy brać w kolejnych odcineczkach. No i dobrze, i teraz, moi drodzy, mamy kolejną znajdźkę. Mamy kolejną znajdźkę, ale do tej znajdźki będziemy potrzebowali maszyny, chociażby taką. Polecam klasa Skorpiona. I, a dlaczego? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Ty, a ja znowu głosu nie mam grzeczy. Nie słychać. Coś mi się głos wyłączył. Chwila. Dobra, muzyka się naprawiła i już teraz wiem, czemu nie było słychać, jak oni gadali o tym, o tych kablach. Właśnie, bo Windows Media Player, z którego leciała muzyczka, po prostu sobie zarządza, że albo leci muzyka, albo leci dźwięk z gry. Nie można dwóch rzeczy naraz, ale dobra. Błąd jest ogólnie już naprawiony, powiedzmy, teoretycznie. Moi drodzy, kolejna znaczka,
która jest i dlaczego wziąłem sobie ten sprzęt, a mianowicie kolejna znajdźka jest w gnieździe bocianin. Są dwie opcje, moi drodzy. O, są dwie opcje. Oczywiście to jest tylko kamera się podnosi, proszę bardzo. Znajdźka jest tutaj. Są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, żeby po prostu użyć sobie fly moda, jeżeli ktoś tam używa tych dodatkowych modyfikacji i tak dalej, to może sobie użyć moda. A jeżeli ktoś nie ma takich modów, to moi drodzy, najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest po prostu sobie wypożyczyć, wynająć bądź cokolwiek zrobić. I zrobić coś takiego. Coś takiego po prostu wysunąć, moi drodzy, wysunąć sobie ramię maksymalnie jak się da w górę. Trochę za daleko pojechałem. Kurde. O, wysiąść sobie z pojazdu i po prostu sobie skiknąć po tym ramieniu. O, i mamy, moi drodzy, kolejną znajdźkę. O, proszę bardzo, pyk. Jest, jest. Elegancko, moi drodzy, elegancko. Dobra, i to już mamy kolejną, moi drodzy. Dobra, ja sobie tu stanę tak, żeby te jełopy mogły jeździć. Chociaż w sumie po co mi oni to potrzebne? No, zrobimy korek, dobra, nieważne. Dobra, to. Mamy kolejną, moi drodzy, kolejna znaczka, która będzie po drodze. Która będzie po drodze, to jest, moi drodzy, w skupie. W skupie u starego handlarza, moi drodzy. Musimy sobie wejść do starego handlarza. Tu mamy skup i mamy tutaj, powiedzmy, piłę. I na pile stoi kolejna znajdźka. Zostały nam 4 sztuki. Chyba, tak? 4? 4 sztuki. Dobra, kolejną znajdźkę mamy, moi drodzy, gdzie? Wychodząc sobie z wioski, skręcamy. Tutaj też już byliśmy. Ale będziemy jeszcze raz, moi drodzy. Tutaj na wyjściu był kupon Totolotka, prawda? Tutaj było kretowisko, prawda? A kolejna znajdźka jest... No właśnie, gdzie ona jest? Ona jest gdzieś, moi drodzy, w oknie, tylko nie pamiętam w którym. O, tu. Kolejna znajdźka jest tutaj w oknie. Za werandą, jeżeli sobie staniecie. Werandą, no za wejściem do domu mamy kolejną, moi drodzy, znajdźkę. O, i co, czemu nie mogę jej wziąć? No, i zostały nam 3 sztuki, moi drodzy, pięknie, ładnie i cudownie. Kolejna znajdźka, to musimy dojść do głównej drogi. Kolejna znajdźka to jest, musimy dojść do kolejnej głównej drogi, przelecieć się z powrotem do wioski. I jak dojdziemy do Szpakowa, skręcamy, moi drodzy, w lewo. Skręcamy w lewo i idziemy sobie grzecznie, ładnie asfalcikiem cały czas. O. Cały czas asfalcikiem lecimy, mijamy pastwisko, mijamy gospodarkę, mijamy pole z kukurydzą, oczywiście u was może być jakieś inne, nie? I ta znajdźka, moi drodzy, jest ukryta, tylko ona jest ukryta, o, tam. Moi drodzy, ta znajdźka jest ukryta w środku pola. Jeżeli macie
kukurydzę tak jak ja, no to uwierzcie mi, że ciężko będzie ją znaleźć, ale jeżeli wiecie, gdzie ona jest, to możecie sobie zobaczyć na mapie pole 119. Jest taki placyk, można by powiedzieć, dookoła, na środku pola, więc tam trzeba się udać. Oczywiście my sobie się przejdziemy przez kukurydzę, pobawimy się w dzieci kukurydzy. O, i moi drodzy, jak dojdziecie tutaj do piwniczki, do jakiś stary bunkier jest czy coś, to na tej piwniczce mamy kolejnego szpaka. O, kolejnego i zostanie nam, moi drodzy, zostanie nam sztuków dwóch. Teraz, żeby nie lecieć przez całą mapę, to my się tamniemy, moi drodzy, do skupu udarka. I teraz, gdzie tu był szpak? Skup do darka. Lecimy do darka chałupy. Lecimy do darka chałupy. I moi drodzy, kolejny szpakowski jest na schodkach za konewką. Schowany. On tak wisi w powietrzu chyba, co? No, kolejny szpakowski jest za konewko schowany, no tylko że ja gruby jestem i mam problem z chodzeniem po schodach. O, ale można dostać się. Pyk. Dziękuję. Została nam ostatnia znajdźka, moi drodzy, i ostatnia znajdźka znajduje się w lewo. Znajduje się, wychodzimy ze skupu darka, dochodzimy do głównej uliczki, no można powiedzieć, do głównej uliczki. O, do głównej drogi. Jak mamy za plecami skup darka, dochodzimy do głównej drogi, skręcamy w lewo i chciałem powiedzieć, biegniemy, moi drodzy. I dochodzimy tutaj do takich zabudowań. Jest to przy polu między 78 a 102. Tutaj są te zabudowania. Musimy sobie wejść, moi drodzy. Tylko nie wiem, czy to te, albo to nie te. Tak, to nie te. Ty, pomyliłem. Czy te. Nie te, ale no dobra, nieważne. Wejdziecie sobie przez bramę, bo tu są drugie jeszcze zabudowania, moi drodzy. O, tutaj są drugie zabudowania. To w sumie trzeba było tą drogą wejść, tak? No to dobra, no. No to, moi drodzy, dobra, załóżmy, że tutaj przy polu 77, nie 70, musicie wejść jedną dróżką wcześniej. I jak wejdziecie sobie tą dróżką, to tutaj na deskach stoi ostatni szpakowski, moi drodzy. I my sobie go weźmiemy i zobaczymy, jaki bonus. 100 tysięcy, czyli łącznie zarobiliśmy 120 tysięcy na szpakowskich. No, tędy trzeba wyjść. No i po drodze, jak będziecie szli, to na pewno znajdziecie jeden worek, który też jest do znalezienia. To nie jest ozdoba, to jest worek, ale o tych workach powiemy w kolejnych odcineczkach, moi drodzy. Więc jeszcze raz tutaj, proszę bardzo, pyk, wchodzimy i mamy to. I teraz zobaczymy, czy nam zaliczyło. Prawdopodobnie zaliczyło, a nawet musiało zaliczyć. Szpaki były tu. Szpaki były na tej tablicy. O, proszę bardzo, moi drodzy, mamy szpaki zaliczone, więc pięknie, ładnie, elegancko.